Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku, w którym przyjrzymy się gwiazdonosowi amerykańskiemu. Wygląda on podobnie do Kreta i jest faktycznie bliskim krewnym Kreta, ale bliżej mu do tak zwanych grzebaczy, czyli takich bardzo podobnych do naszych Kretów zwierząt. No a tuż po nich jest spokrewniony blisko faktycznie z Kretem, czyli należy do rzędu owadożerów. Można by tak rzec, który obejmuje ryjówki, krety, almiki i jeże i gołyszki. Mieszka on na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Waży około 50 gramów, czyli jest trochę mniejszy od kreta, ale ma trochę dłuższy ogon. Jego tryb życia jest zbliżony do naszego kreta, ale podejrzewa się, że może on żyć w koloniach i również poza żerowaniem w ziemi w własnoręcznie wykopanych tunelach. Poluje on także w wodzie, czyli odżywa się wieloma bezkręgowcami, głównie pierścienicami takimi jak czczownice. Jest prawie zupełnie ślepy i swoje otoczenie poznaje za pomocą dotyku i węchu. I właśnie to jego zmysł dotyku jest jednym z najbardziej rozwiniętych wśród zwierząt. Ponad połowa jego kory mózgowej jest przeznaczona na odbieranie bodźców dotykowych z tego jego nosa, gwiazdonosa, który posiada 11 par takich macek, które służą mu jako powierzchnia do tak zwanych organów Eimera, które są obecne u wielu kretowatych i składają się z kilku rodzajów mechanoreceptorów, czyli takich receptorów odpowiedzialnych za bodźce mechaniczne, takie jak dotyk, nacisk czy ból. No jest około tych organów 25 tysięcy na tym nosie, czyli około 110 tysięcy neuronów, co czyni go około 6 razy czulszym od ludzkiej ręki, jeśli chodzi o ilość neuronów, ten mały nos. I jego nos zachowuje się trochę jak nasze oko, wykonuje takie szybkie ruchy skanujące na oko i jeżeli wykryje coś, co go zainteresuje kątem oka, czyli kątem nosa tak naprawdę, ma on miejsce alegoryczne do plamki żółtej oka, czyli 11 parę tych macek. I wtedy skupia się on tą 11 parą, czyli w sumie takim środkowymi mackami, ocenia to coś, czy to jest jadalne, co to jest, co zwróciło jego uwagę, po czym je pożera. No, jego czas reakcji i oceny, czy to, co znalazł, jest jadalne, wynosi od około 8 do 25 milisekund i jest na granicy limitu możliwości szybkości transmisji informacji przez te neurony, a więc jest to jedna z najszybszych reakcji wśród zwierząt. Człowiek podobne decyzje podejmuje w 600 milisekund. No i cały proces od wykrycia do skonsumowania w całości ofiary wynosi u niego średnio 227 milisekund, co czyni go najszybszym zjadaczem wśród ssaków, za co wylądował w księdze rekordów Guinnessa. Może on skonsumować właśnie do 4 ofiar na sekundę i każdej sekundy bada on od 10 do 15 różnych obszarów. Po prostu wykonuje on od 10-15 ruchów tym nosem. Jest to bardzo taki żwawe zwierzę. No i właśnie tuż pod tą 11 parą macek, czyli tą najbardziej wyczuloną, znajduje się para zębów, która mechanizmem przypomina pęsetek. Po rozpoznaniu tak właśnie chwyta ofiarę i wciąga ją do pyska. No i właśnie jest on również znakomitym pływakiem, co nie jest aż tak zaskakujące, ponieważ wiele zwierząt kopiących dobrze pływa. Wynika to z prostej takiej zależności, że są to podobne czynności, kopanie w ziemi, a pływanie dla tych zwierząt. I krety na przykład też są bardzo dobrymi pływakami. Wszystkie takie zwierzęta, które ryją tunele, całkiem nieźle pływają. Przynajmniej takie z nogami. Gwiazdonos dużo ofiar chwyta pod wodą, co umożliwia mu zdolność odczuwania zapachu pod wodą, jako jedno z bardzo niewielu ssaków. Wydmuchuje on powietrze, przytrzymuje je blisko nosa tymi wmackami i wciąga je z powrotem z różnymi zapachami i w ten sposób węszy. Wykonuje on od 8 do 12 takich bąbelków powietrza na sekundę. I rozmnaża się on wczesną wiosną. Rodzą się młode o wadze 1,5 grama, które po 300 dniach są samodzielne, a po 10 miesiącach w pełni dojrzałe płciowo. Gwiazdonosy żyją około 3 lat. Nie jest on jakoś bardzo zagrożony, nie trzyma się go raczej jako zwierzę domowe. No i to według mnie są właśnie te najważniejsze informacje o gwiazdonosie. No tak naprawdę dużo łączy go z naszym kretem europejskim, ale jednak ma on tak niezwykły organ tego nosa,
że myślę, że zasługuje na atencję po prostu. Dziękuję za oglądanie. Standardowo zapraszam do dyskusji i widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.